wam dzisiaj MSWiz wizualnie. Ta gra to jest The King of Fighters 13. Jesteśmy w czymś, czego dawno u mnie nie było, czyli w randomie wyskoczyło mi, że mam jakieś data corrupted, co jest dziwne, bo pierwszy raz odpalam tą grę w ogóle przed chwilą. Niedawno ją kupiłem, dostałem ją z bandla jakiegoś i chciałem ją przetestować. Jesteśmy, jako rzekłem, w randomie, to jest coś, czego dawno u mnie nie było. Jeżeli zauważyliście, jest nowy wstępniak w randomie, który jest bardzo, bardzo stary, ale od dawna nie było randomów, więc jest po raz pierwszy. Makabrycznie głośno, że na razie, żeby móc sensownie mówić. Jak to powiedzieć? Z jednej strony jestem fanem mordobić, z drugiej strony niezbyt. Macie takie coś w swoim życiu, co bardzo lubicie, ale jesteście w tym wyraźnie, wyraźnie kiepscy. Na przykład uwielbiacie piłkę nożną. Za każdym razem, jak weźmiecie piłkę, idziecie poharatać trochę w gałę, cytując takiego jednego niedorozwoja, to dostajecie baty, po prostu na boisku z was się śmieją, bo jesteście beznadziejni. I mniej więcej tak wygląda moja relacja z mordobiciami. Może nie do końca, tak wygląda moja relacja z mordobiciami teraz. Kiedyś, swego czasu, to było w szkole podstawowej, na początku liceum, kiedy wszyscy byliśmy z kumplami. To był ten czas, kiedy chłopcy byli... Wszystko, co było związane z siłą, tu ktoś dostał w nos, tam popłakał się, ktoś, ogólnie tego typu numery robił na nas wrażenie. Więc mordobicia automatycznie były tym gatunkiem gier, które nas interesowały. I graliśmy wszyscy graliśmy w mordobicia, ale to była taka dość skomplikowana relacja, bo... To były czasy, gdzie ludzie mieli, nie wiem, Amigę, ja miałem peceta, można było z kumplami pograć Street Fightera, Mortala, to są dwie gry, które... Chcieliśmy bardzo mocno, podzieliliśmy się, część kumpli uwielbiała Mortala, tak jak mój najlepszy przyjaciel, ja na przykład jestem fanem Street Fightera, bo Ryuken, no nie oszukujmy się, Kami do tego jest, Kami, nie pamiętam jak to się czyta nawet, to jest miłość mojego dzieciństwa. Opcje. I dajmy trochę ciszej. Lepiej. Ikea. Dobra, voice też ciszę. Więc graliśmy sobie na tych swoich... Co to jest HK? Pewnie to. Graliśmy sobie na tych swoich Amigach i PC-tach w Street Fightera i w Mortala i było fajnie. I później nadeszły czasy... A właśnie, i wtedy już, z tego co wiem, istniał The King of Fighters i konkurował mocno ze Street Fighterem, konkurował z Mortalem, z tym, że... To nie wiem, czy to jest gra, która była na Sega, czy to jest gra, która była na Nintendo. W każdym razie nie była na Amidze i na PC-cie, albo przynajmniej nie było jej tam, gdzie my byliśmy. Przesuwając czas trochę do przodu, tam czasy koniec podstawówki, liceum, wszyscy się zaopatrzyliśmy już wtedy w PlayStation, pierwsze PlayStation. I nie okłamując nikogo, to już były czasy Tekkena, więc przestawiliśmy się na Tekkena. Była tam jeszcze jedna gra, Overkill czy jakoś tak, która nigdy nie wyszła, dało się kupić tylko piracką kopię kradzioną, którą też posiadaliśmy. Ale dobra, nie jest mi żal, gra nigdy nie wyszła. Nostalgia, wspominam tamtą grę fantastycznie, wspaniale. I właściwie na Tekkenie trójce moja przygoda z mordobiciami się skończyła. W tamtych czasach byłem całkiem niezły, byłem może nie najlepszy wśród kumpli, ale byłem jednym z lepszych, tak załóżmy, że było nas może 5-6, a ja byłem drugi, trzeci, tak ex aequo. To znaczy, wszyscy byliśmy 1-2-3 ex aequo, mniej więcej, bo zrobiliśmy turniej właśnie w Tekkena trójkę i się okazało, że graliśmy tak ostro, tak brutalnie, tak długo, aż... Czy widzicie, że tu się grafa zsiepała? Dobra, ale graliśmy tak długo, tak ostro i tak brutalnie, że się nam konsola przegrzała i zacięła, więc uznaliśmy, że niekoniecznie
musimy mieć zwycięzcę, kto jest najlepszy w mordobiciach u nas. I jak wychodził, chyba ta gra jak wychodziła na konsolę, a 13 to było przed premierą Street Fightera 4, kiedy zaczynały się pojawiać pierwsze informacje na temat Street Fightera 4, a jestem fanem Street Fightera 4 i ta gra, o niej się dużo mówiła, że jest, mówiło, że jest fantastycznie rysowana, czego w tym momencie nie widzę, szczerze powiedziawszy. Forward, backward. Wygląda tak jakoś... No nie wygląda najgorzej, ale... Jest zwolnione tempo bardzo. Nie na tym polegają mordobicia, ale dobra, jakby animacja była szybsza, to może by coś z tego nawet i było. Dobra, to jest to, tu jest to, ręka, to jest takie kopnięcie. Tu jest mocniejsze uderzenie, tu jest, aha, i wejdź w to, to jest to. To jest takie coś, no dobra. Raiden, to mi się kojarzy z Mortalem ewidentnie. Ale Japończycy te nazwy to mają taki recykling. Kurde, to się grafa strasznie siedzie. I gra zbierała wysokie noty za to, że jest właśnie prześlicznie narysowana, że animacja jest dokładna, że te postacie są ekstra. Ale grywalność jest beznadziejna i gra ogólnie została dość nisko oceniona. Znaczy się, piękna grafika, fantastyczna, ale w mordobiciach nie chodzi o grafikę. Balans jest beznadziejny i ogólnie gra jest do dupy. Mashing the buttons. Nie, coś jest nie tak, że mi tak... Nie powinno być chyba tak wolno. I liczyłem, że Street Fighter 4 stanie na wysokości zadania z tą grą jako konkurencja. Będzie prześliczny, przeładny, ale jak to Street Fightery, bo ja Street Fightery głównie ceniłem za to, z punktu widzenia grywalności, że były znacznie lepiej zbalansowane niż Mortale. To samo co z Tekkenem. Tekken jest fajny, lubię Tekkena, wszystko spoko, ale jeżeli chcę naprawdę pograć, zobaczyć kto jest lepszy, a nie kto lepiej ogarnia błędy w designie postaci, designie rozgrywki, to najlepszą grą, jaką do tej pory spotkałem, był Super Street Fighter 2 Turbo. Dobra, wejdźmy z tego trybu. Main menu jest, skoczmy do jakiejś normalnej gry. I dlatego też jestem fanem, pomijając, że uwielbiam Kena, uwielbiam, właściwie najbardziej to uwielbiam Ryu i Kami, ale... Tak, widzę. Super, arcade, okej. Wycofał. Przechodząc później do Tekkena, właśnie to było takie, że człowiek się bardziej bawi w kruczki w graniu, a nie w samo granie. Właśnie obczaliśmy, jak oszukać system, a nie jak być dobrym graczem. I to jest moje skojarzenie z Tekkenem. Pewnie Tekken od tamtego czasu się zmienił, bo to był Tekken trójka, tam Eddie Gordo, nie wiem jak się nazywał ten z płomieniami na spodenkach. Random. Oglądam te postacie, bo bardzo dużo czytałem, bardzo dużo słyszałem o tej grze, ale pierwszy raz ją widzę na oczy, tak że sam mam pada w ręce. I na Tekkenie trójce moja przygoda się skończyła z mordobiciami, bo przestawiłem się wtedy na RPG, stwierdziłem, że takie głupie klepanie to jest dla mnie za mało, ja się bardzo, bardzo wkręcam w fabuły, więc fajnie by było zagrać coś, co ma fabuły. Wtedy właśnie tam weszły Neverwintery, Baldury, właściwie Baldury najpierw, Neverwinter był dużo później i przejściową grą było Diablo, więc te mordobicie tak się u mnie zepchnęły na dalszy plan. Dla Balina, specjalnie wezmę Leona. Jakieś customizy tu są. Ten standardowy wygląda fajnie z tymi niebieskimi włosami, ale to jest śmiechowe, to jest niezłe, to jest trochę za bardzo I'm undead. To jest za bardzo różowe, fioletowy nie, pomarańczowy nie. Aha, to drugą postać do zespołu sobie wybieram. Weźmy to dziecko. Pośmiejemy się.
trzeci ktoś. Rio. To, że bardziej się, że Ryu się nie da zrobić, nie? Ryu. Hadouken! Shoryuken! Teraz zgubiłem wątek, ale to przez to, że pierwszy raz widzę tą grę i tak... Teraz się pośmiejemy, że dostanę baty. Ha. Nie wiem, co zrobiłem, ale... Gdzie bodajże w innej kolejności niż ja to robiłem. I faktycznie, gdyby nie to, że... Gdy ta gra wychodziła, to standardową rozdzielczością było co innego niż ja mam teraz, to prawdopodobnie powiedziałbym, że gra jest bardzo ładna. A tutaj widać, że te sprite'y są troszkę rozciągnięte i... No dobra, dobra, dobra. Nie gadać tam za długo. I to nie robi takiego ładnego wrażenia, jakby to robiło na przykład na Nintendo, na konsolce, czy... Dobra. Trochę bez sensu się gra postacią, którą się widzi pierwszy raz. Nie to miałem na myśli. Kinato dla ciebie. Kinato jest stanowczo dla ciebie. Zdupię ją do samego końca. Powinienem ustawić jakiś wyższy poziom trudności, ale okej. Okay. I z dupy ją. Jednym jędrnymi pośladkami. Zakładam, że ma bardzo miękkie serce, bo tyłek widać, że ma wybitnie twardy. To tło jest... Czemu Japończycy mają jakieś takie zrycia głupie? Ale dobra, to tło jest paskudne. You win. O, i to jest chyba tempo, w którym powinna ta gra normalnie lecieć. What the heck? Ten kolor mi przypomina jednego z oszołomów z takiego serialu, jak to się zwało, o takich ninjach. Też anime. Naruto. Nie jestem jakoś wybitnym fanem. Moment. Nie jestem jakimś wybitnym fanem. Da się tutaj zrobić pauzę. Nie da się tu zrobić pauzy. To zaraz do tematu Naruto wrócimy. Wow, 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 łysy! Znaczy, nie jesteś łysy, ja wiem. Ona normalnie ze standardowego ataku to robi? To mi daje sporo czasu, żeby się zastanowić, co ja chcę zrobić. To jest mordobicie, wersja szachiści. Szachrajce jedne, no. Plaskacza dostał z liścia na ryj! No coś mu tam wyszło, momencik. Czym się waliło z zada? Tym tak, tym. Prosto w twarz! Wąchaj smrody, tak? Tak. Poczucie humoru Japońców mnie po prostu rozpierdziela. Ale czuć, że to nie jest Street Fighter. Raz, że rysunki są takie, Street Fighterze są bardziej, jakby to powiedzieć... styl jest bardzo... nieróżnorodny, bo tam jest różnorodność, ale wszystko jest jakby jednym stylem. A tutaj to tło jest takie pomieszane, to niebo wygląda jak zrobione w paincie, rozmazane na szybko w Photoshopie. Te rzeczy z przodu wyglądają jakby były rysowane przez jednego gościa, animowane ludki przez drugiego gościa, a całkowicie w innym stylu są zrobione postacie, więc... ho, ho, ho. Czy tu jest... Nie, nie ma.
Okej, okay, Dziadyga jest pewnie pijany. Jak była kwestia Naruto, ja zaraz wrócę. Nawet nie wiem, w którą stronę to się powinno ubrać, tak czy tak, ale... kupiłem sobie raz to dla żartu, żeby ponalewać się z kumpeli, która jest wielką fanką Naruto. I leży teraz u mnie. Nawet nie wiem, jakiego to jest, tam były jakieś miasta, klany, coś było. Klan jak na TVP. Dobra, po to jak skończę z tym pijokiem, to... A, się dałem! No! Ale ma fajny czerwony nosek! Tu nawet się nie da robić masher batona, bo... za wolno ta gra idzie. Przyznam, że temu dziadowi idzie chyba najlepiej jak do tej pory. Ale to dlatego, że przestałem po prostu się przejmować i jadę z jednego. Ale trzeba jej przyznać, że te nogi ogólnie kształtne to jest bardzo. To. Małe dziecko, ile to? 13, 14, 15 lat? W tych anime czasem jest patent, że jest babka, która wygląda na takie 10 lat, a to ma... tam nie wiem, na przykład 30, a potem pokazują taką kufiastą, która ma, załóżmy, 14. No Japończycy są w ogóle poryci pod tym kątem. Krawa, gdzie cała pianka mi została w kubku. Achievement unlocked, time will turn to ashes. Serio? Ale czemu to jest tak wolne? Player winner. Sorry Balin, nie zagrałem Leoną. Ale ta młoda jest fajna. Ciekawa postać. Wali tyłkiem. Dobra. Random jak random był. Dziękuję wam za uwagę i hej. A ja spróbuję w opcjach obczaić teraz, czy jest coś takiego jak zmiana tempa rozgrywki na takie ludzkie 100%, bo granie w mordobicia w zwolnionym tempie... Albo chociaż sobie... Leoną kiknę, żeby zobaczyć jak to się gra, ale wyskoczę zaraz do opcji, bo... Ja tu zasnę... No come on! Ten kolo też mi coś przypomina z jakiejś innej gry. Się tak nabijałem, że wybrałem gościa, który bardziej Ryu przypominać nie może, ale z drugiej strony spróbujcie zrobić gościa w kimonie, który nie wygląda jak Ryu i nie wygląda jak Ken. Serio, dobra. Main menu. Obczailiśmy już postać, nie będę się bawił, ale naprawdę to tempo rozgrywki jest... Run, Forest! Run! Serio. Unlock a new item for a gallery! Presenter! Options! Game options! CPU level, very hard. Pewnie, że easy, no bez przesady. Time nieskończony, nigdy nie lubiłem mieć ograniczeń czasowych. Dwie rundy. Tak, widzę, tak, geniuszu. Change system settings, language, vibration. Pewnie, że on. On jest wibracyjny. Graphic options, to będzie w grafice? Nie powinno być w grafice. Resolution. Yay! Frame rate. Fixed.
Chyba na tym zakończymy rzeczony odcinek.